Cześć, siema, witam was tu, szalony kolekcjoner. Ostatnio otwieraliśmy sobie czwartą puchę. Trafiliśmy tam Messiego, super zawodnika na super karcie limitowanego. Trafiliśmy sobie coś, czego jeszcze nie trafiliśmy my, czyli trafiliśmy sobie Aleksandra Mitrowicza, zawodnika Anderlechtu. Także ja uważam unboxing za udany, nie wiem jak wam się podobał. Zapraszam was teraz na drugą część, gdzie będziemy otwierali sobie kolejny 5 saszetek z tej puchy. Mam nadzieję, że te saszetki dadzą nam jeszcze więcej radości, jeszcze karty będą jeszcze bardziej zacne. Zaczynamy od Lama. Lam ostatnio bardzo często występuje w moich unboxingach. Lam to jest taka zemsta Lama, powiedzmy, z tego względu, że Lam nie występuje na żadnej takiej poważniejszej karcie jak poprzednio. Haha, zwierzka. Dobra, nieważne. Pomyślałem sobie o Lamie jako o tym zawodniku, którego w tym roku wyślę w kosmos, tak jak w zeszłym roku poleciał sobie pan Runej i zobaczcie, nie wrócił do nas. Runeja nie ma w tej edycji na kartach. Niestety ubolewam nad tym. Iker Casillas. Fajnie, że jest ekspert, chociaż to jest moja powtórka. Lecimy dalej. Saszetka numer 2. Zobaczmy, co tym razem trafimy. Waklik, Tomasz Waklik, chyba tak. Rodriguez, Pedro. Wow, Messi do nas zagląda na Masterze. To chyba najbardziej wartościowa karta Master. On i Ronaldo w zasadzie. Reszta Masterów to są takie tam bazóweczki. Anderlecht. I na koniec jeszcze mamy tutaj Kielnie, wiecie dlaczego Kielnie, nie będę wam tłumaczył, jeżeli nie, to przejrzyjcie moje poprzednie filmy. Kielnia na karcie defensywnej. Saszetka numer 3 i połowa unboxingu. Zostało nam tam trochę. Chamberlain. Glenn Johnson. Bayer. Suarez to jest chyba najlepszy zawodnik na karcie International Star. Przynajmniej najbardziej cenny taki zawodnik, o którego najczęściej pytacie w wymianach. Także jeżeli chodzi o International Star, to zdecydowanie Suarez. Suarez jest numerem jeden. I jeszcze Jovetic nam się trafia. Jovetic. Czekajcie, bo ja tutaj muszę spojrzeć sobie w moją... Dobra, nie przerzucaj teraz, szalony, nie ma czasu. Kurczę, gdzie to jest? Jest! Jovetic, już myślałem, że go nie mam, a go mam. Dobra, Ibra z przodu. Double w środku. Obym był prorokiem, oczywiście. Nie wierzę w to raczej. Mamy tutaj sobie zwykłe bazóweczki. Alba często ostatnio wskakuje też. Halsti też. Kapel. Santana. I na koniec nam się trafia Fans Favorite, który tutaj nam troszeczkę rozświetli tą ściankę, z tego względu, że karty limitowane, karty international są dosyć ciemne. Ostatnia saszetka w tym unboxingu, zobaczymy co trafimy tym razem. Mam nadzieję, że jednak nam się uda wykrzesać jakąś dobrą kartę na koniec. Pedro Olsen. Zwróćcie uwagę na to, że powtarzają się nam te same... Ci sami zawodnicy na kartach bazowych, Bonucci. O, Totiego nie miałem dawno. Juventus i na koniec jeszcze Snyder. Wesley Snyder na karcie Fans Favorite. Słuchajcie, myślę, że ta pucha była gorsza od tej puchy, ale lepsza od tej puchy. Więc generalnie puchę oceniam na średnią. Zaletą jest tutaj Messi, zaletą jest tutaj ten gość, którego tam schowałem. Gdzie on jest tutaj, o właśnie, zawodnik Anderlechtu, który trafił mi się po raz pierwszy w unboxingu. Dzięki za oglądanie tego unboxingu, już teraz zapraszam was na kolejne. Pykniemy sobie może troszeczkę saszetek z FIFA World Cup Brazil, bo nam zostało ich mnóstwo. Zobaczymy co jeszcze, tam troszeczkę mnie ciśnie i troszeczkę mam parcie na mecze tak z Bundesligi, ale... Nie wiem, czy zrobię to jeszcze w tym tygodniu, czy jeszcze przed świętami, czy już może po. Dobra, dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć.